Są z nami zawodniczki kadry narodowej, kapitan naszej reprezentacji Kinga Achtuk oraz doskonale znana Państwu występująca na co dzień w miejscowym klubie Romana Roszak. Jest z nami trener naszej kadry narodowej Leszek Krowicki oraz dyrektor hali sportowo-widowiskowej w Koszalinie pan Łukasz Bednarek. I może właśnie na początek pana dyrektora poprosiłbym o kilka słów wstępnych. Najważniejsza informacja to bilety. W kasach pozostało 224 bilety na tą chwilę, więc spodziewamy się kompletu publiczności. Nasza koszalińska publiczność już niejednokrotnie udowodniła, że takie imprezy w Koszalinie to są dla nich. Tak? Oprócz tego będzie zorganizowana grupa kibiców. Speakerem będzie nasz koszaliński Damian Zydel, co spotkało się również z bardzo dobrym uznaniem zawodników reprezentacji Polski. Przyjadą tutaj do nas kibice z Elbląga, z Lublina, z Gdyni, z Tczewa. No i nasze koszalińskie piekiełko, które oczywiście dopinguje mecze podczas ekstraklasowej drużyny Energii AZS Koszalin. Przygotowujemy się do tych obu spotkań już od ostatnich dni maja. Mieliśmy okazję rozpocząć zgrupowanie badaniami w Warszawie. Następnie przenieśliśmy się na tą pierwszą fazę przygotowań do Kielc. Tam wspólnie z drugą reprezentacją Polski mieliśmy okazję pracować. Następnie w Astrachaniu, o czym Państwo wiecie, nie udało nam się niestety uzyskać wyniku, który chcielibyśmy uzyskać. Mianowicie marzyliśmy o tym, żeby sprawić w walce z mistrzem olimpijskim niespodziankę, żeby uzyskać wynik, który chociaż minimalne szanse stworzyłby nam na walkę tu w Koszalinie o awans. Pracujemy mimo wszystko, w mojej ocenie, bardzo solidnie. Chcielibyśmy, mimo tego, iż mecz w Astrachaniu nie będzie meczem, który będziemy uznawać za udany oczywiście, szczególnie jeżeli chodzi o drugą połowę, ale mimo wszystko naszym celem jest solidna praca i chcielibyśmy oczywiście w Koszalinie zaprezentować reprezentację, którą z jednej strony budujemy z myślą o przyszłości, z drugiej strony reprezentację, która szczególnie w pierwszej połowie, co chcę podkreślić, pokazała, że drzemią w niej ciekawe możliwości. Mamy trochę różnych obiektywnych problemów, stąd jeszcze ten poziom, który sobie wymarzyliśmy, ciężko jest zaprezentować, szczególnie grając z tak dobrym zespołem jak Rosja, ale podkreślam, zdajemy sobie sprawę z tego, co nas tu oczekuje, zdajemy sobie sprawę na podstawie informacji, które do nas docierają, że możemy liczyć na wspaniały doping, stąd motywuje to nas, a jak mówię, pracujemy po to, żeby zaprezentować się koszalińskiej publiczności jak najlepiej. Jeśli można, jeszcze chciałbym serdecznie podziękować za to wszystko, z czym tutaj się zetknęliśmy, bowiem ze strony organizatorów, wszystkich, którzy w jakiś sposób przyczynili się do tego, że to zgrupowanie tu się odbywa. Od gospodarzy hotelu, gospodarzy hali, tych, którzy nas wożą. Spotykamy się z taką dużą sympatią i wsparciem. Wszystko bardzo profesjonalnie zorganizowane. Bardzo dziękuję za tą pomoc. Dzień dobry Państwu. Na początku chciałam powiedzieć, że bardzo cieszymy się, że możemy być tutaj w Koszalinie i zagrać arcyważny mecz przed koszalińską publicznością. Myślę, że warto tutaj na początku powiedzieć, że czeka nas bardzo ciężkie spotkanie. Rosjanki, jest to mistrz olimpijski, pokazały, w którym miejscu teraz jesteśmy, ale uważam, że nasz zespół ma wielki potencjał i stać nas naprawdę na bardzo wiele. Pokazałyśmy to w pierwszej połowie meczu, ale niestety mecz trwa 60, a nie 30 minut, dlatego tutaj na pewno zapowiadamy, że postaramy się utrzymać ten najwyższy poziom przez 60 minut. Będziemy walczyć do samego końca. Jest to trudne dla nas, ponieważ wiemy, jaki jest bilans ten bramkowy, jakie mamy straty, ale do tego meczu będziemy podchodzić z podniesioną głową i na pewno damy z siebie wszystko i całe swoje serce. Dziękuję. Chyba już Kinia większość powiedziała, ale cieszę się bardzo, że gramy tutaj.
Ja gram u siebie, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że popełnimy mniej błędów i że wynik będzie pozytywny. Że kibice zapełnią właśnie, tak jak już dyrektor powiedział, całą halę i będzie fajne widowisko. To chciałabym powiedzieć, że nie da się zbudować zespołu w tydzień, w dwa miesiące czy w pół roku. To jest potrzebny proces i na pewno nie jest to łatwe zadanie. Jesteśmy nową drużyną, nie jest to drużyna sprzed dwóch lat, kiedy miałyśmy jakieś sukcesy na Mistrzostwach Świata, także na to też długo pracowaliśmy. Teraz mamy czystą kartkę i musimy od początku wszystko budować. To jest proces taki, że naprawdę trzeba poświęcić wiele czasu i cierpliwości. Ja uważam, że nasz zespół naprawdę ma wielki potencjał. Oczywiście wiele pracy przed nami, na pewno tu nie będziemy spoczywać na laurach i myślę, że wszystko przyjdzie samo. Wiemy, ile pracy przed nami, to pokazało też to spotkanie z Rosjankami, ale również z tej pozytywnej strony, że potrafimy z mistrzem olimpijskim grać jak równy z równym, tylko że na razie nie przez 60 minut, tylko przez 30. Dziękuję. Kinia powiedziała już bardzo dużo. Ja pozwolę sobie tylko uzupełnić jeszcze tą jej wypowiedź tym i w zasadzie powtórzyć to, co już wielokrotnie mówiłem. Mianowicie do rewolucji istotnie doszło w momencie, kiedy rozpocząłem pracę z reprezentacją, bowiem na Mistrzostwa Europy, jakie graliśmy w Szwecji, powołałem 11 debiutantek. Byliśmy zmuszeni do takiej sytuacji. Zmuszeni dlatego, że większość tych kadrowiczek, które kiedyś przyczyniła się do tak wspaniałych wyników polskiej reprezentacji, albo skończyła karierę sportową, albo została mamami. Stąd myśląc perspektywicznie, oczywiście należało szukać nowych twarzy. Już w Szwecji, to też był dla nas taki poligon doświadczalny. My nie jechaliśmy do Szwecji z gotową reprezentacją, która już jest w stanie ogrywać, przypomnę Państwu, wicemistrza olimpijskiego Francję, bo taka była nasza grupa, wicemistrza świata Holandię i Niemki, które są reprezentacją organizującą w tym roku Mistrzostwa Świata, a równocześnie reprezentacją wywodzącą się z grupy zawodniczek reprezentujących na co dzień niezmiernie silną ligę. Ta konfrontacja była dla nas bolesna, ale myśmy sobie z tego zdawali sprawę. Kolejne losowanie trafiały na mistrza olimpijskiego z tym nieopierzonym młodym składem. Stąd wracając do pańskiego pytania, ja nie przygotowuję żadnej rewolucji, bo my nie mamy co zmieniać. My po prostu wybraliśmy pewną drogę, którą ja zasygnalizowałem w momencie przejęcia reprezentacji. Będziemy bardzo wierni i konsekwentni w tej drodze. Wybraliśmy grupę zawodniczek. Oczywiście jedna, druga zawsze się może zmienić, bo przecież czekamy na to, żeby się pojawiły nowe kandydatki. Czasami problemy zdrowotne czy jakieś inne historie sprawiają, że w tej grupie do jednej czy drugiej zmiany może dojść, ale ja uważam, że w tej chwili wyselekcjonowaliśmy już grupę bardzo pokaźną, która, tak jak Kinia podkreśliła, sygnalizuje duże możliwości. Teraz musimy bardzo cierpliwie pracować. Nie ukrywam, że liczymy też na wyrozumiałość państwa, bo każdy trener klubowy, mając do dyspozycji zespół, przygotowuje do jednego meczu przez tydzień drużynę, po tygodniu zaczyna się przygotowanie do kolejnego, ale pracuje ciągle i kilka miesięcy. My mamy okazję pracować z reprezentacją 5, 6, 7 dni, przygotowując tą drużynę do walki z wicemistrzem olimpijskim, z wicemistrzem świata, z mistrzem olimpijskim. Także proszę sobie zdać sprawę, że to wszystko naprawdę wymaga czasu i wiele cierpliwości. Ja osobiście tej cierpliwości mam sporo, bowiem straciłem włosy w pracy w charakterze trenera i z kobietami, więc rozumiem te problemy. Rozumiem niecierpliwość wszystkich kibiców i dziennikarzy, i działaczy sportowych. Ja to doskonale rozumiem, ale równocześnie proszę, żebyście Państwo nas zrozumieli. Naprawdę nie ma innej drogi. Naprawdę nie ma innej drogi. No nie możemy podjąć rywalizacji z zespołami na tym etapie, trenując kilka dni razem. Jasne, że to się w przyszłości nie zmieni, bo Państwo wiecie, że reprezentacje wszystkich krajów mają bardzo mało czasu do dyspozycji, generalnie rzecz biorąc. To jest bolączka nas, trenerów reprezentacji. Ale my z każdego zgrupowania, nawet z tej porażki z Rosjankami, otrzymaliśmy tak dobrą lekcję dla nas. To jest kolejny materiał do pracy. My pracujemy nad tym, czego się nauczyliśmy tam. Teraz w tym meczu zdobędziemy kolejne doświadczenia. My się przygotowujemy do tego meczu. My próbujemy nad pewnymi rzeczami pracować. Zobaczymy, co się sprawdzi, co nie. Wkrótce mamy takie mini zgrupowanie i turnieje w Japonii, co nas bardzo cieszy. Z jednej strony atrakcyjny wyjazd, z drugiej strony okazja znowuż do wspólnej pracy przez prawie dwa tygodnie.
We wrześniu rozpoczynamy eliminację do Mistrzostw Europy. Tam ta grupa teoretycznie jest grupą, gdzie już powinniśmy zaistnieć, ale ten czas to jest to, czego najbardziej potrzebujemy i przede wszystkim cierpliwość, której oczekujemy od Was. Ja myślę, że z grubsza rzecz biorąc nie trzeba być wielkim ekspertem, żeby powiedzieć, w drugiej połowie graliśmy po prostu źle. Zawiodło wiele rzeczy w drugiej połowie i na to miały wpływ różne elementy. My nie wytrzymaliśmy tej walki pod względem, no mówiąc ogólnie, nie byliśmy na tyle silni, żeby 60 minut walczyć z tym silnym zespołem. Zabrakło nam po prostu sił. Stąd robiliśmy całą masę błędów i to był, czyli musimy po prostu umieć w przyszłości wytrzymać takie zawody na tym poziomie przez 60 minut. Natomiast nie ukrywam, że miałem olbrzymią satysfakcję po pierwszej połowie. Ja myślę, że każdy, kto to oglądał, bowiem, wie pan, myśmy sobie postawili pewne cele, które mają związek też z taktyką. My pracowaliśmy w Kielcach, mając sporo informacji o Rosjankach i w zasadzie obserwując to, co Rosjanki robią w pierwszej połowie i analizując nasze reakcje, myślę, że przekazaliśmy wszystkim informacje, że my dobrze wiemy, co tam się dzieje na tym boisku. Dziewczyny doskonale czuły, kto wbiegnie, jak będą ustawione. Jeżeli ustawimy taką, a nie inną obronę, co będą Rosjanki robić. I jako trener mam cholerną satysfakcję z tego tytułu, ponieważ moje dziewczyny zrozumiały, co do nas należy. I dlatego analizujemy ten mecz z różnych perspektyw. Ta pierwsza połowa naprawdę pokazała nasze możliwości. Dziewczyny zrozumiały, co jest do zrobienia. Czuły, jak mają reagować, rzucały bramki z kontrataku, który był naszym w tym momencie mocnym punktem, a nad tym pracowaliśmy. Także jak widać na boisku to, nad czym się pracuje, to człowiek ma jako trener satysfakcję, a dziewczyny szczególnie, bo wiedziały, że to, czemu poświęciły tyle czasu, przynosi już określone efekty. I myśmy sobie zdawali sprawę, że w Rosji wygrać generalnie będzie niezmiernie ciężko. No, grać z mistrzem olimpijskim u nich w domu, no trzeba bardzo, bardzo rozsądnie do tego było podejść. Ale myśmy naprawdę liczyli na to, że powtórzymy jeszcze być może tą drugą połowę i to widać było, że każda zmiana, jaką wprowadziliśmy, każda próba, niestety już to wszystko nie funkcjonowało. Po prostu mieliśmy do czynienia z zespołem na tym etapie taktycznie może mądrzejszym, może silniejszym, o nieco większych jeszcze możliwościach pod względem taktycznym. No było, nie było, przeciwko nam grało bodajże 6 albo 7 mistrzyń olimpijskich, a te młode zawodniczki, które w tej chwili uzupełniły kilka, które skończyło karierę w Rosji, to są, proszę nie zapominać, młode dziewczyny, które na ostatnich Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata zdobywały złote medale. My wprowadzamy młode zawodniczki, które nie mają takiego doświadczenia jeszcze. I myślę, że to była ta różnica, którą było widać szczególnie w drugiej połowie. Ale podkreślam, my będziemy nad tym pracować. To nas oczywiście też frapuje w pewnym sensie, bo bardzo byśmy chcieli, mając te informacje, ten potencjał z pierwszej połowy, wykorzystać go lepiej.